W sezonie grzewczym stężenie niebezpiecznego pyłu PM2,5 we Wrocławiu przekraczane jest kilkukrotnie. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, jeżeli zaczniemy restrykcyjnie stosować przepisy, które mają pomóc w walce o czyste powietrze, takie we Wrocławiu pojawi się dopiero za 35 lat. Zdaniem specjalistów we Wrocławiu jest wciąż ponad 20 tysięcy pieców opalanych węglem i to one w głównej mierze są źródłem smogu. Dodatkowo do zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się samochody, których na wrocławskich ulicach jest coraz więcej. Wrocław to jedno z najbardziej zakorkowanych miast w Polsce. Szacuje się, że w ciągu roku statystyczny kierowca spędza w korkach blisko 27 godzin. Najwięcej problemów korki sprawiają kierowcom właśnie w centrum miasta. To tutaj brakuje także ogólnodostępnych parkingów. Sytuację w północnej części miasta mogłaby poprawić budowa północnego odcinka śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia. Konkretnych decyzji wciąż jednak brakuje. Przedłużają się także procedury związane z budową wschodniej obwodnicy Wrocławia. Główną bolączką wrocławskiej komunikacji miejskiej jest zły stan torowisk. Szacuje się, że nawet 40% torowisk jest w złym albo bardzo złym stanie. Mieszkańcy to prawda zauważają remonty na wrocławskich torach, zauważają także, że pojawiają się na nich nowe tramwaje, pojawiają się także nowe autobusy. Ich zdaniem to wszystko dzieje się jednak zbyt wolno. Problemem jest także brak linii tramwajowych na dzielnice do dzielnic Wrocławia, które znajdują się na obrzeżach miasta. Zdaniem miejskich aktywistów w ciągu 5 najbliższych lat we Wrocławiu powinno zostać zrewitalizowanych około 250 kamienic. To blisko 20% budynków należących do gminy. Miasto powinno postawić także na rewitalizację podwórek. Dwie główne dzielnice, które wymagają największego nakładu, to wciąż Nadodrze i Przedmieście Oławskie. Zdaniem wielu mieszkańców tempo rewitalizacji kamienic jest zbyt małe. Choć spółka Stadion Wrocław spłaciła kredyt zaciągnięty na budowę areny, to wciąż nie udało się znaleźć sponsora tytularnego. Zdaniem wielu mieszkańców na wrocławskim stadionie po prostu dzieje się zbyt mało. Wciąż nierozwiązana jest także kwestia dziury przy stadionie. Budzącą spore emocje sprawą jest także wsparcie finansowe dla piłkarskiego Śląska Wrocław. W minione wakacje miejscy radni przekazali klubowi 15 milionów złotych. To jednak nie pierwsza tego typu dotacja i prawdopodobnie nie ostatnia. Wielu mieszkańców zwraca uwagę na fakt, że pieniądze zamiast do jednego klubu i jednej spółki powinny być dzielone w większym stopniu na pozostałe kluby działające w mieście.